Siemano, witam z kolejnym odcinku z Gotika. Ostatnio mieliśmy iść za Mordragiem i teraz właśnie to sobie zrobimy. Jak zapewne można się domyślić, nagrałem ten odcinek zaraz po poprzednim. Jak to zwykle robię w wypadku Gotika. Robię takie mini sesje w sumie, tak po 2-3 odcinki. No to dobra, chyba nic tutaj nas jeszcze nie zaatakuje, do czasu kiedy nas coś zaatakuje. No i dobra, starość Czerwojadów. Zobaczcie, co by się ze mną stało, gdybym postanowił, że zaatakuję Mordraga. I co ciekawe, gdy on teraz za mną idzie, to ja dostaję expa za wrogów, których on zabije. A więc ja się po prostu tutaj spokojnie odsunę, one mu i tak nic nie zrobią. Tak? No ta. Nawet nie dostaje właściwie damage'a. Dobra, dawać mi tutaj mięso. No i jesteśmy. No to jesteśmy. Za tą bramą rozciąga się nowy obóz. Porozmawiaj z Laresem. On ci pomoże. Daj mu ten cenny pierścień. To twoja przepustka do Laresa. Trzeba mieć nie lada powód, żeby się z nim spotkać. Wiesz co? Po zastanowieniu chyba posiedzę tu parę dni. Zarobiłem już niezłą sumkę, a w starym obozie zaczyna robić się trochę za gorąco. Jakbyś czegoś potrzebował, znajdziesz mnie w karczmie na środku jeziora. Uważaj na siebie. Do zobaczenia. No i właśnie, dzięki temu teraz mam zarówno łatwiejszy dostęp do starego, jak i nowego obozu. Co jest świetne. No i martwię się, że może mi się coś znowu zbagować, ponieważ chyba, o ile się nie mylę, że się dołączyć do nowego obozu, trzeba mieć piąty poziom. No ja przed piątym poziomem doprowadziłem do stanu, w którym mogę się do niego dołączyć. No i niestety, ale wystąpił dziwny bug, w wyniku którego nie mogłem się do niego dołączyć. Klikałem, ale cały czas mi wyświetlało, że potrzebuję piątego poziomu, mimo że już takowy miałem. Mam nadzieję, że teraz coś takiego nie będzie. No i to jest jedyny powód, dla którego dołączyłem się, gdy grałem po raz pierwszy do obozu na bagnie. Come on, właśnie. Dobrze. No i okej, teraz się oczywiście udam do Laresa. Lepiej będę skakał, będzie szybciej. Dobra. Chyba gdybym się rzucił z tej tamy, to bym nie przeżył. Ja ogólnie domyślałem, żeby wziąć trochę strzału do łuku, no i spróbować załatwić tego topielca, który tam jest po drugiej stronie. No bo ostatnio właśnie tak to zrobiłem. Udało mi się to zrobić tak, że on nie mógł mnie dorwać, po prostu stanąłem na wyższym punkcie i do niego strzelałem cały czas. Okej, zaraz. Z tym chyba mogę jeszcze coś porgadać w sprawie tego, co był w barze. Jesteś z obozu sekty, nieprawdaż? Jesteśmy bractwem śniącego, ale tak, pochodzę z obozu na bagnie. Jestem Baal Kagan. Niech śniący zawsze będzie z tobą. Co tu robisz? Początkowo przybyłem tutaj, by werbować nowych ludzi do naszego bractwa. Ale ci barbarzyńcy mają w nosie swoje duchowe zbawienie, dlatego teraz zajmuję się wyłącznie sprzedażą ziela. Palenie ziela to dość popularne zajęcie w tych stronach. Może nawet zbyt popularne. Ledwie nadążam z kolejnymi dostawami. Okej. Dlaczego nie przyślą ci tu kogoś do pomocy? Miał mi pomagać Baal Isidro, ale on woli spędzać całe dnie w karczmie na jeziorze i wymieniać swoje ziele na ryżówkę. Obawiam się, że uzależnił się od alkoholu. Nie mogę raczej liczyć na jego pomoc. Mógłbym ci pomóc w sprzedaży ziela. Tak duże ładunki ziela mogę powierzyć tylko innym członkom bractwa. Ale mógłbyś pomóc mi w rozdzielaniu prezentów. Jeszcze całkiem spora grupa ludzi nie miała okazji skosztować mojego towaru. Gdyby spróbowali, chcieliby kupować więcej, czyli zyski ze sprzedaży mogłyby wzrosnąć. Myślałem, że i bez tego ledwie sobie radzisz w pracy. Zająłem się już problemem Baala Isidro. Wysłałem wiadomość do Cor Caloma. A, czyli że to robota w dealerce. Oczywiście się zgadzam. Co będę z tego miał, jeśli zgodzę się rozdawać twoje prezenty? Mogę cię wynagrodzić na kilka różnych sposobów. Mogę ci podarować zwoje z magicznymi zaklęciami śniącego. Albo mogę pomóc ci zostać jednym z nas, jeśli zechcesz. Utrzymuję dobre kontakty z Cor Calomem i Baal Tajonem. To bliscy przyjaciele samego Iberiona, naszego wielkiego mistrza.
Wreszcie mogę ci zapłacić rudą, jeśli tak wolisz. 100 bryłek powinno wystarczyć, czyż nie? Okej, chyba dla mnie najlepsze będą jak na razie zwoje, no bo z ruin tak nie będę jeszcze korzystał, ponieważ nie mam w ogóle żadnych kręgów magii. Dobrze, daj mi to ziele. Komu mam je rozdawać? Na pewno znajdzie się wielu chętnych. Porozmawiaj z ludźmi. Tylko każdemu z nich dawaj jedną porcję. I jeszcze coś. Jeśli pozwolisz, by ktoś odebrał ci ziele albo sam je wypalisz, naszą umowę uznam za nieważną. Oczywiście. No to dobra. Ale teraz wracam do tego, co miałem zrobić, czyli oczywiście porozmawianie z Lesterem. Dobrze? A dokąd to się wybieramy? A gdzie mogę pójść? Do Laresa. Dostrzegam taki jakby dziwny bug z tego, co widzę. To chyba miał być korytarz do Laresa, ale pojawiła się tam pustka. No chyba, że to jest po prostu wyjście z jaskini, no to... Chcę porozmawiać z Laresem. Ale Lares raczej nie będzie chciał rozmawiać z tobą. To już mój problem. Jak sobie chcesz. No tak, to był bug. Dokąd się wybierasz? Chcę się zobaczyć z Laresem. Szef jest u siebie, ale trzeba mieć niezły powód, żeby mu przeszkodzić. Przysyła mnie Mordrak. Mordrak już dawno tu nie zaglądał. Pewnie przeszedł na stronę starego obozu. To on mnie do was przyprowadził. Mordrak wrócił? Jakbyś go jeszcze spotkał, powiedz mu, że Lares chce się z nim widzieć. Mordrak dał mi coś dla Laresa. Co takiego? Pierścień. Założę się, że bardzo cenny. Dobra, możesz się zobaczyć z szefem. Okej, ja sobie nawet tego pierścienia nie sprawdziłem i to chciałem teraz zrobić, bo być może nawet by mi się na chwilę obecną bardziej opłacało go sobie zatrzymać. Okej, plus 5 do zręczności, tam nic cennego. Dobra, Lares, nie chcę ci tutaj niczego ukraść. Chcę do was dołączyć. Tak? A co takiego możesz nam zaoferować? Przysyła mnie Mordrak. Mam dla ciebie pierścień. Cenna błyskotka. To taki zwyczaj. Część łupu oddaje się szefowi bandy. Ale skoro powierzył ci ten pierścień, musi mieć o tobie wysokie mniemanie. Chcę, żebyś poszedł do niego i przekazał mu wiadomość ode mnie. Powiedz mu, że potrzebuje kogoś w obozie na bagnie. Bractwo planuje coś dużego, a ja chcę wiedzieć, co się tam będzie działo. Okej. Czy to wystarczy, byście mnie przyjęli? Mordrak opowiedział się za tobą, ale nie jesteś gotowy. Popracuj nad sobą jeszcze trochę. I właśnie warunek przyjęcia poziom 5. Ja się obawiam, że znowu wystąpi bug, ponieważ przyszedłem tutaj nawet na poziomie 6. No i nic się nie stało. Aktualnie mam poziom 2, no to oczywiście mnie tutaj nie przyjmą jeszcze. Więc najlepszą rzecz, jaką mogę zrobić, to po prostu sobie porobić misję dla pozostałych sekt. Czy tam dla sekty i dla starego obozu. Ponieważ oczywiście mogę to wszystko porobić, bez żadnych negatywnych skutków tutaj. I tylko dzięki temu zdobędę bardzo dużo expa. Na pewno znacznie więcej, niż bym po prostu łaził i zabijał. No ale okej, miałem teraz pogadać z Mordragiem. On miał załatwić kogoś, kto zbada sprawę u bractwa. W sprawie czegoś dużego. Oczywiście ja wiem, co to jest, wy nie wiecie. No chyba, że wiecie. Okej. Mordrak. Nie mogę trafić. Dobra, nie Stifler, Mordrak. Nienawidzę tego systemu naprowadzania. Lares ma dla ciebie wiadomość. Czego chcę? Interesują go ostatnie wydarzenia w obozie sekty. Mam ci przekazać, że to twoje zadanie. Mam wrażenie, że ten problem sam się wkrótce rozwiąże. Okej. Dobra, idę stąd. I nie wiem, co mam teraz tak właściwie zrobić, ponieważ chyba mógłbym teraz zawsze porozdawać te działki, jednakże to było chyba trochę zbyt nudne. A więc zaraz, ile mam teraz strzał, to mnie ciekawi. 25. Bo tak w sumie nie zbyt rzędna, tego dopiero co teraz szedł. A więc... Lepiej bym sobie tutaj coś najlepiej pokupował, rzeczy po zwoje i tak dalej, ponieważ to się naprawdę może przydać. Albo nie, zaraz, plan jest taki. Ja rozdam te działki oczywiście na przyspieszeniu. To chyba dobry plan. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Chcesz trochę bagiennego ziel? Dam ci jak będzie. To nie mój. Hej ty! Co?
Ja? Tak. Chodź no tutaj. Czego ode mnie chcesz? Jesteś tu nowy, co? Od razu zauważyłem. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Mógłbym ci pokazać, co w trawie piszczy. Ziomek, jutro jest to od dealerki, a nie ty. Przede wszystkim musisz uważać, z kim rozmawiasz. Widzisz tego faceta tam, przy ognisku? To bacz, strzeż się go. Mhm. A co z nim jest nie tak? Ma paskudny nawyk napadania nowoprzybyłych. Na twoim miejscu unikałbym go jak ognia. Cześć, kim jesteś? Nie twój interes. Nie podoba mi się twoja gęba. Dobra, ja bym sobie jeszcze pojadał z magiem i kupił sobie parę rzeczy. Okej, Kronos, chodź no tutaj. Handel. Poszukuję magicznych ksiąg. Dobra, mądrość bogów, to nic ciekawego. Plan nowego obozu, nie przyda się. Okej, myślałem nad kilkoma zwojami, pokroju sople, lodu i tak dalej. Jednakże to jest trochę warte niestety. I nie jest to na pewno tanie. Ewentualnie zwój bryłki lodu. O ile działa tak samo jak to jest dwójca, no to naprawdę by się mi przydał. Jeden sobie tak szczerze kupię. Jeszcze mi się może naprawdę przydać podczas walki. Dzięki temu będę mógł na przykład pokonać chyba już tego ziomka, który ma ten dom. Tylko że najpierw muszę zapłacić za to. Okej, zardzewiałe miecze. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Mógłbym na przykład dać zwój światła, ale to... Dobra, to mi w sumie mało da. Okej, dobra, piwo się oczywiście zawsze przyda. Podstawowy środek retoryki. Okej, mięso chrząszcza to do zadania. Talerz i ewentualnie resztę zapłacę po prostu w bryłkach. Zaraz, nie, trochę za dużo. Tutaj za mało. Okej. Przyjmuję. No i dobra, myślę, że teraz nawet pokonam tego ziomeczka, który tam okupuje sobie ten domek. Nie pamiętam, jak się tak właściwie nazywał. Chyba jakoś... Krzykacz, dobra, tak się nazywał. Okej, no i mogę się teraz nim zająć, dzięki temu zwojowi. Tylko go sobie najpierw ustawię, oczywiście zapiszę. I mam nadzieję, że działa tak samo, jak myślę, że działa. Oczywiście standardowo safe. I dobra, nie, zaraz. Jeżeli będę z nim walczył magią, no to... lepiej się odsunąć. Zawsze najlepiej jest być jak najdalej, jeżeli się walczy magią. Co słychać? Spadaj! Okej, widzę, że po prostu muszę go tak randomowo zaatakować. Dobra. No to cóż, czy to będzie działało tak samo jak myślę? Aha, to nie działa tak samo jak myślę. Ta. W dwójce bryłka lodu uniemożliwiała zrobienie czegokolwiek. Które niestety tak to nie wygląda, niestety. A więc z tego co widzę, będę musiał go załatwić chyba dopiero później. Cholera. Chyba nie straciłem też żadnych bryłek, nie? No nie, no dobra, to był po prostu zanim wczytałem. No i... tak właśnie myślę, jakby go najlepiej załatwić. Dobra, po prostu chyba teraz nie załatwię. Czy mam jakiekolwiek punkty nauki? Nie mam żadnych. I nie mam teraz tak szczerze pomysłu, co mam tak właściwie zrobić. Może po prostu wrócę do rozdawania tego ziela. Okej, mogę, na szczęście. Mam przy sobie trochę... Nie tak szybko. Najpierw... O, świetnie, rozdałem już nawet całe. Dobrze. No to wracam, teraz, zaraz, którędy będzie szybciej? Chyba tędy. Super. Myślałem, że jeszcze będę musiał pół godziny łazić z tym zielem i je rozdawać, ale jednak nie. Pewnie masz. Dobra, chodź tutaj. Balkagan. Rozdałem. Rozdałem już całe ziele. Pierwsi klienci zaczęli się już do mnie zgłaszać. Wykonałeś kawał dobrej roboty. Co chcesz dostać jako wynagrodzenie? Okej, no to zwoje. Te zwoje magiczne wydają się całkiem interesujące. Jakie zaklęcia zawierają? Uderzenie wiatru, urok, telekinezę, pirokinezę i sen. Możesz sobie wybrać trzy z nich. Aha. Wezmę zwoje w takim razie.
Wezmę te zwoje z zaklęciami. Mądra decyzja. Wybierz trzy. Okej, okay. Nie mam pojęcia, co one tak właściwie robią, ale na pewno biorę uderzenie wiatru, bo to jest czar, który daje damage. Sen, to jest też całkiem fajny czar. Oraz, tak właśnie myślę, urok albo... Nie mam pojęcia, co to jest pirokineza. No i albo urok, albo pirokineza, bo nie mam pojęcia, co to jest. Chyba urok, bo nie chcę zaś tracić. To już trzy. Wykorzystaj je rozsądnie. Dobra, jeżeli by się okazało, że pirokineza to jest, no nie wiem, na przykład jakiś czar ognisty czy coś, no bo w końcu to ma przedrostek piro, no to bym tak się delikatnie zasmucił. No ale okej, jak wygląda ten czar uderzenie wiatru? Jaki damage to daje? Strzelanie brewo, lodu tam sen, uderzenie wiatru. Obrażenia burza, mana. Kosz mana max. Tak szczerze to bym sobie nawet spróbował nim załatwić tego gościa. Ewentualnie najpierw sen. No nie wiem, wątpię, że mi się to tak po prostu udało, ale może akurat gdy na przykład to zrobił jakiś tak sprytnie z użyciem łuku oraz miecza. Dobra, to po prostu znowu zapisuję i się modlę, że się uda. Okej, okay, dobra, tylko z czego najpierw mu przywalę? Chyba uderzenie wiatru będzie najlepsze. Bryła lodu, uderzenie tylko nie... wiatru. Tylko kame kame ha! Uluju! Jak to go załatwiło? Wow, to było mocne. Idź, felu. Fuck. Dobra, coś mi tutaj ewidentnie niestety nie wyszło. Dobra, uderzenie wiatru było OP, to trzeba przyznać. Jeszcze raz chyba to zrobię nawet, bo to była naprawdę dobra strategia. Tylko zawaliłem przy wszystkim innym. Moment, po którym ja to mam? Fusrodda! Dobra. Moment, pod którym miałem sen. Zaraz, może go teraz nawet uśpię. Zaraz. Nie udało się niestety. Dobra, ale uderzenie wiatru jest w test OP. Dobra, tak właśnie myślę, co bym mógł najlepiej zrobić. Ponieważ, a co gdybym tak na przykład... Trzeba rozwiązać strategią. Tego jestem pewien. Na pewno na początku kamekameha, czy tam fustroda, jakby tego nie nazwać. Tylko nie... Hadoken, dobra. Bryłka lodu. Nie mam many, what? Aż sobie tak, mam tak mało many? Dobra, no to w każdym razie nie użyję sobie tego. Gdybym tak na przykład z łuku teraz. No, come on, no strzelaj, idioto. Jezu, nacisnąłem przycisk strzału, a nie strzelił. Znaczy, no przycisk strzału, kombinację, którą trzeba zrobić, żeby strzelił. Z pół odcinka teraz będzie próby, nędzne próby załatwienia tego krzykacza. Wierzę, że mi się to uda. Gdybym na przykład to zrobił z dalszej odległości. Jednakże brakuje mi many cały czas. Hadoken? Dobra. No i teraz może z łuku, na przykład. O, dobra, tego całkiem przyjemnie ciśnie. Zaraz, jeszcze bym go raz... Jeśli szukasz kłopotów, no i trafiłeś na właśnie... Dobra, świetnie. Udało się, załatwiłem go. Nie sądziłem, że pójdzie aż tak łatwo. No ale okej, najwyraźniej się udało. I nawet jeszcze żyje. Dobra, wstawaj, ziomek. No i chata jest chyba moja. Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. Spuściłeś mi niezłe baty, stary. To była dobra walka, ale już się skończyła. Zejdź mi z oczu. Porozmawiamy innym razem. No i nice, jest już level. Krzykacz załatwiony? Świetnie. I mam tak przy okazji chatę. Mogę się nawet w niej przespać. Dobra, no i to ja właśnie nazywam strategią. Niektórzy by po prostu poczekali pewnie do wysokiego levela i go załatwili po prostu tak standardowo. Prawo, lewo, prawo, lewo. No ale ja na szczęście to załatwiłem bardziej rozsądnie. I tak ogólnie zawsze śmiałem napisu, sen dobrze ci zrobił. Kim jest sen i co on robił w moim łóżku? I dlaczego zrobił mi dobrze? Kim jest sen? Okej. Okay. Tylko teraz tak właśnie myślę, co mam zrobić, ponieważ wbiłbym sobie najchętniej te wszystkie punkty teraz w siłę. Chyba u Laresa mogę to nawet zrobić, żeby móc władać lepszym mieczem, gdyż wiem nawet, gdzie go znaleźć. Tylko ile mam teraz wytrychów, ponieważ on jest zamknięty. Okej, okay. 7 wytrychów, no to chyba powinno się udać, tak szczerze. Dobra, no to teraz 10 punktów w siłę. Teraz, ile mam teraz siły? Moment, no to nawet tylko 5 punktów w takim razie, skoro mam już 15. Dobra, Lares, weź tutaj, no i 5 punktów. Zaraz... Gdzie mogę się tu czegoś nauczyć?
Na przykład u mnie. Mogę ci pokazać, jak zwiększyć twoją siłę i zręczność. Okej, okay, no to oczywiście siłę sobie wezmę. Chcę się nauczyć czegoś nowego. 5 siły, dobra. Siła plus 5. Dobra, idę potem miecz teraz. Są tutaj krwiopijcy i spróbujemy ich załatwić. Wiem, że zrobiłem delikatne cięcie, no chciałem dostać się do tego miecza, a teraz zauważyłem, że mógłbym tak przy okazji się zająć tutaj krwiopijcami. Dobra, mam łuk i nie wiem, czy strzelanie do dużego komara z łuku jest najlepszym pomysłem. Ale pamiętam, przynajmniej z Gothica 2, że magią się bardzo fajnie załatwiało. Gdy się właśnie nami zainteresuje, to się zatrzymuje. Już nie lata w kółko. I to chyba będzie tak samo działało z łukiem. Jednakże nie chcę naraz wszystkich wziąć. Dobra, ten się już zainteresował. I pytanie, czy się uda. Dobra, są trochę szybsi niż myślałem. W każdym razie mój łuk jest słabszy niż myślałem. I liczę, że mi się teraz uda ich załatwić. Wszystkich naraz, ponieważ... Jezu, jak się zgromadzili. Okej, jeden poszedł. Come on, już mi raz jeden trafił. Dobra, gin. Świetnie. No, gdzie jesteście jeszcze? Tam są ścierwojady. Kolejny na liście do załatwienia. Cztery naraz. Czy załatwię cztery ścierwojady naraz? Tak, załatwię cztery ścierwojady naraz. Chodźcie tutaj, dawać na solo. Kurde. Mam was na dwa hity. No, nic trudnego. Sądziłem, że jestem trochę słabszy niż jestem. Dobra. Mogę sobie tutaj przy okazji ograbić co się da. Serafis, odrobina grzybków. Okej. Okay. Piekielniki są mi chyba właśnie potrzebne dla snafa, ale nie wiem ile ja miałem tego tam mięsa mu załatwić. Tego mięsa ze chrząszczy. No to może być właśnie problem z nim, ponieważ nie są chrząszcze. Były tam na początku, no ale nie chcę się tam teraz oczywiście iść. No i tam jest topielec, z nim oczywiście nie będę walczył. Jest trochę zbyt silny jak na ten level. To jest już po prostu wyższy poziom przeciwnika. Okej, okay, gorzki chleb. Trochę mnie smuci, że wiele rzeczy przyjęło na zupełnie inne nazwy w Gothicu 2. Na przykład, no znaczy wiem, że to jest też inny wygląd, no ale na przykład zamiast piekielników mamy tam ciemne grzyby, zamiast gorzkiego chleba mamy tam mięso kopacza czy jakoś tak i tak dalej. Wszystkie rośliny zmieniły też nazwy. No, trochę szkoda, łatwiej by mi się było oczywiście połapać, gdyby to wszystko miało takie, cały czas tak samo się nazywało. Nie umiem się wysławiać, bo od dawna nie nagrywałem oczywiście. Po prostu tutaj przyleciał. Jezu, co ja robię? Come on. Nie chcę oczywiście paść teraz. Dobra, spróbuję. Nie, okej, okay, nawet nie muszę chyba próbować. Dobra, dawaj tego, mikstura. Okej, okay, no i ruszamy. Come on, ten już krwawi. Padł. Zostały jeszcze dwa, nie powinny to być zbyt duże problemy. Okej, okay, teraz, ja ich tam w ogóle nie przyskiwałem. Chyba będą dostał jakieś skrzydła czy coś. I mogę teraz zginąć, jeżeli mam być szczery. Ale tego nie zrobię. Dobra, odrobina skrzydeł. Wyda się. Znaczy to chyba tam, ile tam, 7 monet będzie. Czy tam 7 bryłek rudy? To są bryłki ludy na litość boską. To dużo Skyrima. Bryłek ludy, a nie monet. Bryłek rudy, a nie ludy. What the fuck. Dobra, zrobię cięcie i już się widzimy przy tym mieczu. Wracałem po cięciu, założyłem odrobinę ścierwojadów. No i oczywiście to jest zawsze dobra okazja na odrobinę expa. Łatwego expa. Fuck off! Come on! Jezu, jak one są głupie. Dobra, na dwa strzały z topora. W sumie to skoro mnie nie atakowały, to są nawet mądre. Dobra, nawet mięsa nie chcę się brać. I za tam zaś krwiopijców. Dobra, zrobimy sobie małą anihilację. Chodźcie tutaj, tylko 3, no to zero problemu. Na 3 hity. Cholera, są silne niestety. Zapomniałem, jakie one damage dają. No i padłem. Dobra. Można sobie jednak uzupełnić życie tak, żeby było na 100%. Dobra, potrzeba do tego oczywiście strategii. Dobra, Serafis, pełne życie. Zapisuję. No i okej, spróbuję po raz kolejny. Mam nadzieję, że tym razem mi się uda.
Dobra, no to zaraz. Podprowadzenie niestety nie działa w ich wypadku. Dobra, po prostu się skupić na jednym i go naparzać. To jest najlepszy pomysł. Powiedział, po czym uderzył po jeden raz każdego. Znacznie bardziej preferuję broń dwuręczną, jeżeli chodzi ogólnie o gotiki, ponieważ ona ma większy zasięg. No ale okej, nawet z bronią jednoręczną jakoś to załatwiłem. Niestety, ale jeżeli chodzi o broń jednoręczną, dwuręczną, w gotiku jedynce przynajmniej, no to wygląda tak, iż na początku mamy broń jednoręczną i dopiero potem dostajemy broń dwuręczną i dwuręczna jest zawsze lepsza od jednoręcznej. No trochę szkoda, ponieważ w dwójce jest jednak jakaś taka równowaga, można zadecydować, czym się chce walczyć. Jednoręczna czy dwuręczna. To samo łuki, a kusze. Najlepsze są zawsze kusze tutaj, a łuki są takie, no, tak od słabych do średnich, kusze od średnich do dobrych. No to no, tak to niestety wygląda. Jedyna broń dwuręczna, którą dostajemy na starcie, jest Kilof. A jego damage jest na tyle śmieszny, że nawet nie myślę o używaniu go. Okej, odrobienia ścierwojadów. No i myślę, że delikatnie już sobie zmieniłem cel, do którego idę. Ponieważ jest jeszcze jedno miejsce, które bym chciał odwiedzić już teraz. Chodźcie tutaj, kurde. I się odsuwa podczas walki, świetne. Kocham tę sztuczną inteligencję. Właśnie też sztuczny brak inteligencji. Dobra, jest tu jedno miejsce jeszcze, do którego oczywiście mogę pójść. Pamiętam, gdy pierwszy raz się w nim znalazłem. No i... A wiecie co? Zrobię taki motyw z Polsatem, ponieważ... Nie wejdę do tego miejsca jeszcze teraz. Nie powiem wam, co to jest za miejsce. Nikt, kto nie grał, nie będzie wiedział, co to jest za miejsce. Jedyne co, jak na razie będziecie wiedzieć o tym miejscu, to to, iż jest tutaj wieża oraz barwy starego obozu. No to zakończę sobie tutaj ten odcinek. Odwrócę się jeszcze tak twarzą do was na tle tego miejsca. To mam nadzieję, że się spodobało. Widzę, że się dopiero teraz rozkręciłem z komentarzem. No i dopiero teraz bym teoretycznie dobrze komentował, gdybym jeszcze nagrywał. No to mam nadzieję, że się spodobało. Jeżeli się nie spodobało, no to mam nadzieję, że się spodobało. Na razie!